A oto kolejny odcinek Minecraft Dungeons. Pochodziłem sobie troszeczkę po creeperowych lasach poza nagrywaniem, tak w ramach odprężenia, poszukiwania emeraldów, żebyśmy mogli jeszcze sobie pohazardować u kowala w poszukiwaniu ciekawego unikatu do pokazania, może coś nam tam wpadnie. Prawie 78 poziom, nic tutaj nie zmieniałem, jest wszystko tak jak było ostatnio, jeżeli chodzi o sprzęt. I wyruszamy dzisiaj na obsydianowy szczyt. I nie robię dzisiaj cięć. To jest ostatnia lokacja, znaczy pomijając ten krowi level, który też jeszcze sobie zrobimy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj ten obsydianowy szczyt sobie zrobili tak bez żadnego sklejania, bez żadnego przycinania. Wszystko tutaj mamy w ogóle znalezione. Apokalipsa 6, czyli ostatni, najwyższy poziom trudności. Wyruszamy na obsydianowy szczyt. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Jeżeli chodzi o obsydianowy szczyt, no będą ci starczami, to są istoty odrzucające, musimy uważać. Aha, to sobie pomijemy. Te istoty starczami, które mają odrzucenie, mogą nas zrzucić z murów. Mieliśmy taki przypadek, jak to przechodziłem na niższym poziomie trudności, że spadłem tutaj z murów i zamiast stracić tylko trochę zdrowia, to straciłem życie. Ale to chyba był taki wyjątek krytyczny, ponieważ ja tam skakałem właściwie sam. Oni mnie nie spychali, tylko skoczyłem gdzieś tam sam w poszukiwaniu... sekretu chyba. Wyskoczyłem poza mapę, gdzieś tam spadłem, no i faktycznie może... Taki wyjątek krytyczny to był, że... Co oni mnie tak tutaj klepią? A to jest ten... Elitka przecież. Może to był faktycznie wyjątek krytyczny, że straciłem życie, a nie tylko zdrowie. Będą platformy, też trzeba uważać, żeby się nie wpakować w jakąś większą grupkę wrogów bez awersji do mikstur na przykład. Będą golemy z czerwonego kamienia. Zobaczymy, jak sobie z nimi będziemy tutaj radzić, ale podejrzewam, że bez większego problemu. Podejrzewam, że łatwiej sobie radzimy z tymi golemami na tym najwyższym poziomie trudności niż na tych niższych poziomach trudności. Poza tym tutaj był sekrecik z tą książką. Wiecie, trzeba było w książkę kliknąć z biblioteczki. I tam oprócz runy także mieliśmy dostęp do dwóch skrzynek, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz jestem ciekawy, czy znowu te skrzynki tutaj będą. Bo niby runę już mamy, ale skrzyneczki takie dodatkowe na pewno by się przydały. Co poza tym? Poza tym mamy 11 punktów w nadmiarze do umagicznień. A niby mamy wszystko umagicznione tak, jakbyśmy chcieli mieć umagicznione, no ale z drugiej strony ten tu na Gzymsie gdzieś stanął, go zrzuciłem. Z drugiej strony, wiecie, fajnie by było mieć jak najwięcej tych punktów umagicznień w zapasie, żebyśmy mogli testować sobie inne jakieś buildy, inne template'y, umagicznienia. Ja na przykład chciałbym sobie przetestować pewnie jakiś taki układ z... Był na przykład taki przedmiot, który zwiększał obrażenia artefaktów. Zbroja taka była, z bonusem. 50% do obrażeń od artefaktów, czyli pewnie można coś ciekawego pod taką zbrojkę zrobić. Były ciekawe możliwości, jeżeli chodzi o przedmioty wymagające dusz. Też chciałbym to sobie potestować. No jest wiele możliwości i chodzi o to, że jeżeli coś chcemy potestować, to musiałbym rozbić jakiś swój obecny przedmiot z umagicznieniami. Jeśli okazałoby się, że testowany template jest do niczego, no to wtedy zostajemy z ręką w nocniku, bo przedmiot, z którego pozyskaliśmy umagicznienia, przepada, prawda? Więc fajnie by było tych umagicznień mieć jak najwięcej. O, tu może będzie golem gdzieś, bo to takie też były podobne. Tylko żeby mnie nie wrzucili tutaj w ogień. Dobra, zrobimy ogłuszenie. Ja się tutaj właduję z grzybkiem, żebyśmy to szybciej rozpracowali. No w każdym razie, podsumowując, jak najwięcej umagicznień musimy mieć i będziemy wtedy mogli sobie na luzie testować różne kombinacje. Dobra, załączam awersję, załączam piórko, wbijamy się do tych magów. W ogóle ci magowie...
Nie wiem, czy zauważyliście, ja z początku myślałem, że oni po prostu dają jakieś takie stałe wzmocnienie tymi promieniami, zwiększona liczba punktów zdrowia, chociaż to chyba akurat jest zawsze, ale chodzi o to, że oni dodają losową właściwość istoty elitarnej, tak mi się wydaje. Będziemy to musieli przyuważyć teraz dokładniej. Ale coś tak mi śmignęło na ekranie, że zawsze jak najeżdżam kursorem na istotę, która dostała promień od maga, to ona ma w podpisie jedną z właściwości istot elitarnych. Na przykład jakieś przyspieszenia, leczenia sojuszników, no tego typu rzeczy, prawda? Ale chyba mimo wszystko zawsze jest też jakieś takie zwiększone zdrowie, coś w ten deseń. Dobra, mamy platformy. Musimy uważać, jest jakaś kusza, wbijamy się, atakujemy magów. No są ci kusznicy, tutaj załączę awersję, ale no nie ma z nimi jakiegoś super wielkiego problemu, tak jak miałem problemy na przykład na tym drugim poziomie trudności. Na pierwszym w sumie też. No ale co, zachowaliśmy emeraldy. Stosowałem się do tych waszych wskazówek, jeżeli chodzi o wysoką moc postaci, jak szybko zdobyć przedmioty z dobrą mocą. No i w efekcie mamy naprawdę niezły tutaj build, niezłą postać. Zobaczymy, jak będzie z samym arcyzłosadnikiem. Strzały lecą. Nie muszę na razie za bardzo korzystać też z naszego łuku, tak dla bezpieczeństwa. Kosimy tą glebią. Nie ma nieumarłych tutaj, czyli nie ma też, nie mamy... Nie możemy tej naszej glewi wykorzystać w 100%, bo przypominam, że ona ma właściwość zwiększone obrażenia przeciwko nieumarłym, taką wbudowaną właściwość w tym unikacie. Zaraz, co my tu mamy? Tu możemy przejść, może jakaś skrzyneczka, coś? Nie, tu jest powrót, nie? Taka platforma powrotna. No, lokacja będzie dosyć długa, jeżeli chodzi o tę końcówkę tutaj. Wow. Dobra, załączę awersję, załączę grzybek, rzucę dynamit tam w tło, jeszcze jeden dynamit gdzieś tam w tło, niech to już działa sobie. Tutaj trafiliśmy na tych... No i patrzcie, ajdź, nie zdążyłem, ale zaraz on zrobi kolejny promień, nie? Patrzcie, on zrobi promień i teraz on ma podwójne obrażenia. To jest właściwość charakterystyczna dla elitki, którą możemy sobie spotykać gdzieś w terenie. I on taką właściwość po prostu nadał. Oprócz tego ten mob miał zwiększone punkty zdrowia. Dobra, chodźmy może najpierw jeszcze tutaj. Chociaż tu już nic chyba... A nie, tutaj ja wróciłem przecież, się zagadałem i się pogubiłem. Jeszcze jakaś aura tutaj jest. Ale chyba nie losuje z całej puli. Znaczy ten mag dający promień, on chyba nie losuje z pełnej puli tych właściwości. Bo na przykład nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby jakiś... Ciekawy czeks będzie za niego, jak go zrzuciłem. Możliwe, że on tam gdzieś przeżył. Na przykład nie mieliśmy nigdy czegoś takiego, że dał promień jakiemuś swojemu sojusznikowi i została wygenerowana ta aura spowalniająca. Taka widoczna. O, tutaj jest zasadzka. Także podejrzewam, że nie wszystko... może zostać nadane przez takiego maga. Dobra, załączę sobie grzybek, pójdzie sprawniej z tą zasadzką. O, teraz o, znowu dostał podwójne obrażenia na przykład. Ja teraz zacznę to obserwować tak w miarę możliwości. Oj, żeby mnie tutaj nie zrzucili, piórko ogłuszające. Aura lecząca potrzebna nie jest z naszego totemu. Ja tak w ogóle zauważam, że powiem wam, popiórko było fajne na starcie, jeżeli chodzi o kontrolę. Otrzymywaliśmy sporo obrażenia, jak się wbijałem w grupkę silniejszych wrogów. Teraz takich problemów już nie mam. Właściwie to zamiast tego piórka mógłbym wziąć coś bardziej ofensywnego. Był na przykład taki fajny artefakt wymagający dusz, który zadawał obrażenia obszarowe, taki wybuch jakby się pojawiał. I myślę, że na wysokim poziomie tego typu artefaktu moglibyśmy naprawdę zamiast wbijać się w grupkę wrogów i ogłuszać ich, to po prostu wbijać się w grupkę wrogów i powodować taki wybuch. Zwłaszcza, że za każdego zabitego wroga... Chociaż nie wiem, czy to by tak działało.
Nie, to ta nasza pijawka, żeby zadziałała, to chyba bronią musimy zabić, nie no, raczej. Czyli nie odzyskalibyśmy wtedy zdrowia tak momentalnie. Tak mi się wydaje. No ale tak czy siak, myślę, że na pewno byłoby warto jednak chwycić za jakieś artefakty wymagające dusz, bo mamy zbroję, która przyspiesza ładowanie tych dusz o 100%. Aha, tutaj latarnię odpalamy. Więc no trzeba by znaleźć tego typu artefakty. Nawet ten grzybek można by wymienić. Ja wiem, że on jest bardzo pożądany przez wielu graczy do takiego specyficznego endgame'owego buildu. Jakoś tam bardzo nie zależy na jakichś takich super buildach, które są stosowane przez masz różnych tam graczy, streamerów i tak dalej. Ja to bym sobie chętnie potestował coś takiego swojego. I na przykład bym sobie chętnie wziął trzy przedmioty wymagające właśnie dusz. Jeżeli mielibyśmy trzy takie przedmioty, to wiadomo, zamiast jednej duszy lecą trzy chyba, czy jedna daje trzy punkty. No w każdym razie trzy razy szybciej pozyskujemy duszę i jeszcze razy dwa dzięki temu, że tutaj mamy te 100%. I moglibyśmy na przykład, no nie wiem, jeden artefakcik powiedzmy leczący, czyli taki typowo defensywny, wymagający dusz. Drugi, ten wybuch taki obszarowy, zamiast przyspieszacza, czyli zwiększającego DPS-y, to mielibyśmy obszarówkę taką też ofensywną w postaci tych wybuchów. To nie ma cooldowna, jeżeli ja pamiętam, tylko właśnie zależy od dusz. Można by też zaobserwować, czy taki wybuch, jeżeli zabije wrogów, to czy z każdego wroga na przykład też pozyskujemy duszę. Jeżeli byśmy to umiejętnie wykorzystywali, no to na skutek wybuchu moglibyśmy od razu wszystkie dusze odzyskać. Kołczan był fajny, pamiętacie? Który wymagał dusz. Powodował takie pociski przebijające, obszarowe. No fajne możliwości są. I skoro mamy super zbroję przyspieszającą gromadzenie dusz, no to moglibyśmy nawet zrezygnować z takiego grzybka, z tego totemu leczącego, z piórka i faktycznie zrobić sobie taki template, który absurdalnie szybko gromadzi duszę i może powodować tutaj jakieś takie niebywałe obrażenia z naszej strony skierowane przeciwko tym wrogom, głównie z takiej obszarówki wybuchowej. No. Kto wie, czy wtedy na przykład by się nie sprawdził ten sztylet gromadzący duszę, pamiętajcie, było coś takiego, albo łuk na przykład gromadzący duszę, coś takiego chyba tu nawet trzymałem gdzieś, o tu jest taki łuk. Ale jeżeli mielibyśmy trzy artefakty od pozyskiwania tych dusz, no to nawet takie bronie byłyby zbędne. Jeżeli chodzi o golemy, to one były przy zakończeniach takich różnych długich korytarzy. Możliwe, że tutaj jakiegoś golema niedługo spotkamy. Fajnie by było, byśmy sobie zobaczyli, jak sobie poradzimy z golemem na ostatniej lokacji tutaj u arcyzłosadnika. No chyba, że krowi poziom jest uważany za ostatnią lokację. No, tu podejrzewam, gdzieś nam zaraz golema dadzą. Może nie, to jest końcówka, no jeżeli miałby być golem. Bo wiecie, były takie korytarze, znaczy korytarze, no takie wąskie przejścia. I golem, okej, był często na końcu, ale po drodze jeszcze na tych przejściach też jakiś golem się pojawiał. Jeżeli się teraz nie pojawił, to możliwe, że to nie jest ta odnoga. Nie, to jest odnoga ze skrzyneczką. I jeszcze coś innego. Jaki music tu w ogóle jest. No ale w końcu zbliżamy się do arcyzłosadnika. Tak, pomału, tu chyba jeszcze jakieś podziemia były. Gdzieś na tej lokacji wchodziło się tak do wewnętrznych takich obszarów. O, i właśnie w tych wewnętrznych obszarach była ta biblioteczka z sekretem runicznym. I mam nadzieję, że tam trafimy również znowu na skrzynki. Jedna ze skrzynek chyba nawet była diamentowa. O, tutaj pióreczko sobie zużyjemy i grzybek, easy, miksturka, dynamit, krytyki się generują z naszej broni, no i nie ma żadnych istotnie umarłych. O, tu może być golem, też przypomina, o właśnie, dobrze pamiętałem ten obszar, tylko szkoda, że grzybka nie mam aktywnego, ale to nic, golema możemy trzymać na dystans. Nie, no ten golem tutaj
Znaczy tak, no załącza wersję, dobra, załączy grzybek. No zaraz pewnie będzie znowu robił to obszarówki swoje, tak jest. Mogę jeszcze ten totem załączyć leczący, ale awersja wciąż działa. Teraz załączę totem leczący, pewnie zaraz znowu będzie robił obszarówki, więc... Tak jest, możemy go wykończyć. No jest łatwo z golemem. Nic ciekawego nie zostawił. No i może tutaj na końcu, na przykład w tej odnodze, będzie kolejny golem. Chyba zaczął się etap z golemami, tak jest. Przytrzymamy go tutaj w ogniu wybuchu. Grzybek załączyłem, nie mamy... No i źle ten grzybek załączyłem, nie mamy leczenia za bardzo. O, teraz spróbujemy. Dobra, odsunę się, może trochę z łuku postrzelamy. Dobra, awersję mogę załączyć, klepiemy go. Z awersją sobie mogę wybić na luzie. Szybkość ataku spadła, jeszcze dwie, szkoda, żeby mnie nie zrzucił z muru, tak? Łuk, znaczy nie, to kusza była i dynamit jeszcze jeden. Tak, i tu się pewnie zaczął właśnie etap z golemami. Możliwe, że na końcu będzie kolejny golem. Będzie czy nie będzie? Tutaj gdzieś? Nie będzie, za to będzie skrzyneczka. Kusza, setny poziom, słabiutko. To nie tylko kowal pewnie ma zwiększoną szansę na te końcowe przedmioty setnego levelu, a nie wyższe. Tutaj w terenie też zobaczcie te setki jakoś. Setka, 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 102. No weź tutaj wygeneruj 107. Ponoć nawet 108 może być poziom. Jeszcze ani razu czegoś takiego nie miałem. No ale... Ale te setki stanowczo za często wpadają. To nie jest tak jak mówiłem przy kowalu, jak sobie losowaliśmy. To nie może być równomierny rozkład losowy, jeżeli chodzi o moce przedmiotów. Im wyższy poziom mocy chcemy pozyskać, tym mniejszą mamy na to pewnie szansę. No i dobrze. Tak, tu będą te podziemia, o których mówiłem i... Tak sobie... O, Enderman. Dzień dobry. Gdzie on jest? No, tam stoi. Zabierzemy mu emeraldy, co on na to? Dobra, grzybek. Jak on szybko... A może on jest nieumarły? Enderman jest nieumarły? Chyba nie. Ale jakoś tak szybko mu też zdrowie schodziło, jak go biliśmy tą glewią. Patrzcie, w porównaniu do ataków z łuku to... Pff, możliwe, że on jest uważany za nieumarłego. Chyba, że po prostu zawsze to tak działa, że z bliska otrzymuje dużo większe obrażenia niż z łuku. Podobnie na zasadzie, jak biliśmy na przykład szkielety, to jak szkieleta się atakowało z łuku, to otrzymywał mniejsze obrażenia niż jak się go biło z bliska. Tak wtedy się jeszcze śmiałem, że pewnie te strzały, bełty mu przelatują pomiędzy żebrami i dlatego lepiej go bić broniami takimi bliskodystansowymi. Dobra, odpalę tego grzybka, bo przecież ci opancerzeni to jakaś masakra to jest. Dobra, mamy jabłuszko. No i dużo jest tych magów. Tutaj sobie pójdę. Zrobimy ogłuszenie. Ojdź, tutaj jest niebezpiecznie. Troszkę się wycofam. Załączę awersję, wbijam się z ogłuszeniem. Mam jeszcze elitkę. Dobra, wezmę to zwiększenie szybkości. Impuls grawitacyjny, szybkość, odbicie ma. Ale to nic. No, tam ci magowie chyba jeszcze stoją. Dobra, załączę leczonko. Podleczę się tutaj. Zaraz się tam do nich wrócimy. I taki wyjątkowy odcinek właśnie bez cięć. Ale nie, to jest elitarny mob po prostu. Tu nie ma magów. Grzybek załączam. Nie, są magowie, są. Ojciec, dobra, włączyłem awersję, teraz. Jeszcze jeden mag tu jest, dam radę go jakoś sięgnąć, sięgnąłem go. Jeszcze jeden tam siedzi. Ogłuszenie, klepiemy go po wszystkim. Szybkie ataki mają, a ja mogę szybko ogłuszać z naszego piórka. No, ci byli wytrzymali, nie powiem.
I teraz tak, gdzie była ta biblioteczka? No chyba ją zauważę, bo to było takie bardzo charakterystyczne. Chyba, że nie zawsze jest jednak generowana, ale obstawiam. Do tej pory mieliśmy wszystkie sekrety luniczne jednak wygenerowane na tych lokacjach. Albo miałem wielkie szczęście, albo są generowane za każdym razem. Tutaj w ogóle mamy jeden sekret tylko do znalezienia, więc jeżeli ta runka, ten sekret runiczny by był, no to właśnie byłby ten sekret z podsumowania. No zobaczymy. Tam coś większego na mapce widzę jest. Może to będzie to. Może to będzie to. Ten cienisty atak trochę wziąłem w złym momencie. Znaczy cienisty atak, no tę cienistą formę, aczkolwiek w tej formie wykonujemy cienisty atak. Pyk, taki ze zwiększonymi obrażeniami. Dobra, są ci magowie. Zaraz, tak jest, połączenie zostało zerwane. Idziemy na niego. Ogłuszenie! Załącza wersję, załączę grzybek, wbijamy się tutaj. Easy. Ta, to będzie tutaj, to będzie tutaj. I teraz trzymajcie kciuki, żeby tu też była jakaś taka skrzynka, tak jak mieliśmy ostatnio. Zaraz to obadamy sobie. Uwaga. Jest, jest skrzynka, jest urna. Ale wtedy chyba jeszcze mieliśmy dodatkowo diamentową skrzynkę. To możliwe, że ona taka jednorazowa była. No z drugiej strony... Nie no, była chyba, nie? Powiecie, co mi przyszło do głowy? Jeżeli może byśmy nie wzięli wtedy tej runy, to może za każdym razem by ta diamentowa była. No ciekawe, jak to jest zrobione w tej grze. Taka ciekawostka. Bo okej, krowi poziom, krowim poziomem, ale... Chociaż nie no, pewnie bardziej się opłaca odblokować krowi poziom i tam bić te krowy, niż tutaj przychodzić po diamentową skrzynkę, która jest jednak daleko, nie? Chociaż, no zależy, jeżeli ktoś poluje na typ przedmiotu, który jest możliwy do znalezienia na tej lokacji, to pewnie by się skusił, żeby sobie taką skrzynkę jednak tam zostawił. Zostawić. No ale możliwe, że to działa inaczej. Na zasadzie, że jest tylko szansa na tę skrzynkę i może teraz na nią nie trafiliśmy, albo po pierwszym wzięciu tej skrzynki ona już się więcej nie pojawia. No dobra. Tak czy siak. O! Będzie golem. Okej. Grzybek. Załączę leczonko. Jakby co, możemy jeszcze za wersji skorzystać. To skorzystam teraz, póki jeszcze działa grzybek i możemy tutaj szybko go klepać. Jeszcze 3 sekundy, 2, 1. Popsuł się, nic nie zostawił. Taki z niego golem. Tędy pójdziemy. Może będzie jeszcze jeden golem? A będzie. Dobra, grzybek. Spróbuję zrobić tak samo, czyli teraz leczenie załączę. Miksturki jeszcze nie mamy, niestety, żeby mnie tylko nie zepchnął z muru. Może tutaj stanę. Może z dynamitem, no trochę... O kurde. Dobra. No dwa golemy to tak po dwóch bardziej, nie? Spróbujmy tutaj sobie postrzelać. Mamy obszarówki. Więc jeszcze wybuchy jakieś się mogą generować. Auć. Dobra, jeden golem zniszczony. Na drugiego mamy grzybka. I włączyłem aurę. Jeszcze awersja może dojść. Załączę tę awersję. Popsuły się dwa golemy. Jak mi poszło? Jesteście ze mnie zadowoleni? Dobra, może jeszcze jeden golem będzie? Bo tutaj mamy taką końcówkę specyficzną. Chyba, że jest jakaś skrzyneczka, może skrzyneczka taka lepsza. Katana, oczywiście setny level katany. Może jak się uzyska 107 poziom mocy, to wtedy jest szansa, że się pojawi przedmiot poziomu 108. Trzeba by o tym poczytać coś. Więcej może.
No dobra, ej, tu już nie będzie tutaj tego arcyzłosadnika gdzieś? Nie, chyba jeszcze nie. Jeszcze trochę platform. Oj, żebym tylko nie skoczył tym ogłuszeniem gdzieś poza murek i nie spadł w przepaść. Może zestrzelimy tego maga i tego maga. Oj, nope, tego się nie da tak łatwo. Dobra, załączam grzybek. Klepiemy ich. Easy. Grzybek jeszcze działa. Dobra, grzybka nie mamy, ale wbijamy się, załączamy aurę leczącą. Ogłuszenie. Trzeba do tych magów tutaj dojść. Jeszcze jedno ogłuszenie. Jeszcze więcej magów. Mogę awersję mieć, to ją sobie włączę na luzie. Jeszcze jeden grzybek, rozpracujemy sobie to tutaj. Easy. I więcej strzał. Będą na arcyzłosadnikach, chociaż wolałbym na niego jakiś taki właśnie łuk z obrażeniami punktowymi. O, tutaj możemy sobie postrzelać troszkę. Wybuchy się pojawiają. Piórko. I 12 punktów ulepszeń. A nie, dobra, wiem. Jeszcze będą takie etapy przed arcyzłosadnikiem. Takie schody w górę często. Schody w górę i przy tych schodach takie jakby ślepe zaułki, pamiętam. I dopiero później ten arcyzłosadnik będzie. Dwie platformy chyba do niego. O, to są te schody, o których pamiętałem. I z lewej strony taki ślepy zaułek tu powinien być. O, tutaj. O, widzicie? Jest ślepy zaułek. I to chyba kilka razy coś takiego było. Dobra, niech będzie ta cienista forma. Chodźmy załatwić tego maga. Ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego zmrażania wrogów, co mamy w zbrojce. Takie spowalnianie. Co dwie sekundy na sekundę to chyba jest, tak? Coś takiego było. To naprawdę, naprawdę fajnie działa, zwłaszcza jak mamy broń taką ze zwiększonym zasięgiem. O właśnie, kilka razy takie ślepe zaułki ze schodami. I tu już będzie on. Poznaję to miejsce. Dobra, jedziemy. Na początku będzie ta wersja, która wysyła 3 pociski, tak? I przywołuje czasami sojuszników. Musimy bardzo uważać, bo te pociski to możliwe, że odpychają, żebyśmy tutaj gdzieś nie spadli. Tak, to jakieś przywołania. Dobra, załączę na starcie awersję. Możemy się leczyć. A, on jeszcze ich wzmacnia promieniem. Tak jak robią to ci magowie normalnie. Dobra, grzybek. A, teraz będzie uciekał, tak? Nie możemy do niego za blisko podchodzić. O, chociaż... A jakbym mógł go tak zrzucić, nie? Bym się zdziwił wtedy. Dobra. O, ładnie teraz z łuku tutaj mi wyszło. Wygenerowałem wybuch. Kilka tych takich obszarówek też. W sensie, że powstaje masa strzał. No idzie łatwo. Gorzej pewnie będzie z tą drugą formą, co? Wow, tak gada fajnie. Nie chowamy się na razie. Spróbujemy go jakoś tutaj z bliska jechać. Załączę aurę leczącą. I... aha, to są te promienie śmieszne. Mogę go teraz bić, jak on jest w stanie tych promieni? Nie wiem. Dobra, powiedzmy, że się schowam trochę. Auć. Auć. Idziemy do niego. Gdzie on jest? A nie, teraz tutaj takie rzeczy jakieś dziwne. Załączę aurę leczącą. Piórko. No jak on ucieka? Dobra. Przeskoczę sobie tu. Rzadko jest okazja, żeby w ogóle mu obrażenia zadawać. On się pojawia na chwilkę.
jakoś tak za bardzo. Dobra, może... Okej. Może jednak się powinienem chować tam przed nim, ale nope. Walczymy z nim oko w oko. Nie ma chowania się. Zwłaszcza, że już mu zabrałem dużo zdrowia. No i znowu ucieka. To jest problematyczne. Dobra, są to promienie. I teraz co on robi? Później te takie małe przywołuje. O właśnie. Później się pojawia i możemy mu teraz zadawać niby obrażenia. Tak, jak on robi te pociski. Tylko, że on momentalnie później jeszcze to przywołuje. Jest mało okazji, żeby go bić. Nie wiem, może teraz. I teraz znowu właśnie to robi. Dobra, aura lecząca. Tutaj zrobię przewrót. No nie, no ciężko. Jeszcze mnie zabije pewnie. Chociaż może... Bym teraz grzybek załączył. No nie, no. Dobra, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Mamy jeszcze dwie szanse. Aha, zaraz będzie jedna. Tak dalej pójdzie. Dobra, załączyłem awersję. Tylko teraz... Nie będzie mu można obrażeń zadawać, bo teraz go nie ma. Dobra, nie ma go. Teraz się pojawi z tymi pociskami takimi masowo. Nie, jeszcze się... Kurde! Może teraz? Też nie. Dobra, tu się podleczę. Teraz będą pociski? Teraz będą pociski. No i momentalnie znikł. Zrobię przewrót. Dobra, może wytrzymam jakoś. Pociski. Tutaj. No, na leczenie. To leczenie jest za wolne. Grzybek, teraz. Awersja. Bij go, procyk. Udało się. O, wypadła unikatowa katana. Może jakiś wysoki poziom. Ach. No, mało okazji, żeby mu zadawać obrażenia, ale bez chowania się jakoś poszło. No dobra, zobaczmy. 106 poziom katany. Ej, może coś fajnego. Zaraz sobie obejrzymy. 106 poziom tutaj tej różdżki. Może tak, zrobię podsumowanie i sobie obejrzymy katanę. Chociaż czekajcie, może ta różdżka coś fajnego. Nie chcę jej rozbijać na razie. Młotek na pewno chcę rozbić. To chcę rozbić. Aha, nie, to jest ten artefakt, a ja się dziwię, że nie widzę tutaj tych bonusów różnych. Możesz wydać duszę, aby sprowadzić błyskawicę raniącą wrogów na danym obszarze. Ja to sobie zostawię na razie. Bo to jest właśnie pod duszę. Coś takiego ofensywnego. Tutaj jest płaszczyk. Duchowa forma, ale 102 poziom trochę za mało. Pewnie sobie upoluję coś lepszego. Katana. 106 level. Wzmianki o katanie mistrza pojawiały się w różnych momentach historii. Pojawiała się w dłoniach bohaterów w jej przełomowych momentach. No dobra, jest szał. To jest dosyć interesujące na pewno. Obrotowy, promienisty, zaangażowanie. Fajne są tutaj te rzeczy. Dobra, z kataną coś będzie można pomyśleć na pewno, tylko może tak, zróbmy sobie podsumowanko. Bo pewnie jeszcze dostaniemy coś, być może, ciekawego ze skrzynki. No to już znamy tę końcówkę, to nie będziemy oglądać. Katana. No ile mamy punktów ulepszeń teraz? Pewnie jej nie wymaksuję. Ale może zrobimy sobie jakąś fajną katankę. Laska błyskawic, 103 poziom. No to teraz tam poleciała taka 106. To 103 sobie darujemy. Jakbym tutaj zmienił. I tak mamy 106. No dobra. Katana. Ile jest tych punktów magicznie? Tutaj też było 12. No malutko. Obszar jest niezły. Tutaj chyba eksplozja jakoś tak nie bardzo. Lepiej ten szał chyba tutaj dać. Pytanie, w jaki sposób kumuluje się szał?
Czy jest po prostu dwa razy większa szansa na załączenie się szału? Czy po prostu... Nie, wydłuża się chyba czas trwania. Pamiętam, ktoś pisał. Jak się skumuluje szał, to on trwa dwa razy dłużej. Będzie trwał chyba 30 sekund wtedy. 30 sekund. Znaczy tutaj na pewno bym chyba chciał szał zamiast fali uderzeniowej. Chyba, że ona się za każdym razem by załączała przy tej szybkości. Nie wiem. Napiszcie mi, jak wiecie, czy... Chociaż nie, obrotówkę testowałem chyba w Katanie, czy nie testowałem. Ja tam gdzieś obrotówki testowałem, jak robiliśmy ten hazard u Kowala, to będę musiał sprawdzić. Ale jak wiecie, to napiszcie mi, co który atak kataną byłaby fala uderzeniowa, co który atak byłby ten obrotowy. Na razie nie będę tu nic sobie robił. Ale z tej katany pewnie można by zrobić ciekawy artefakcik. Taki użyteczny. Dobra, słuchajcie. To miał być niby taki ostatni odcinek tej serii, ale sobie ostatni zostawimy na krowi poziom. Też nie będę żadnych cięć tam robił. I też w następnym odcinku sobie jeszcze wydamy emeraldy przed pójściem na krowy. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.